Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, w imieniu posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedkładam projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmianę obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt zawarty jest w druku nr 1275. Zasadniczym celem projektu ustawy jest zmiana przeznaczenia środków z grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, tak aby stanowiły one przychód Krajowego Funduszu Drogowego. Bowiem obowiązujące prawo stanowi, że kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie ustawy o drogach publicznych stanowią przychód Krajowego Funduszu Drogowego i generalnie przeznaczane są na zadania związane z drogami krajowymi. Natomiast pozostałe środki uzyskane z grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez ITD stanowią dochód budżetu państwa. Również środki z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego w ramach przeprowadzonych kontroli prędkości pojazdów za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących przejętych od Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazywane są do budżetu państwa. W oparciu o regulacje zawarte w projektowanej ustawie wpływy z kar i grzywien nałożonych przez inspekcję, w tym za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego z przeznaczeniem na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w kolejnych planach finansowych Krajowego Funduszu Drogowego na ten cel. Powinno być przeznaczane co najmniej 50% wpływów oraz budowę i przebudowę dróg krajowych, a także finansowanie zadań Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Zatem dochody zbudowanego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zostaną przeznaczone na działania bezpośrednio związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawą bezpieczeństwa użytkowników dróg. Równocześnie do Krajowego Funduszu Drogowego z budżetu państwa zostanie przeniesione finansowanie zadań Głównego Inspektora Transportu Drogowego związanych z zapewnieniem funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, polegających w szczególności na zakupie, utrzymaniu i naprawie oraz wynikających z ich bieżącej eksploatacji i obsługi, w tym również import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz montażu tych urządzeń w zainstalowanych obudowach. Zmiany zaproponowane w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stanowią konsekwencje zmian w ustawie o drogach publicznych i ustawie o transporcie drogowym. Pozostałe zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczą doprecyzowania kwestii uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie prowadzonych postępowań. Jeszcze jedna bardzo istotna propozycja regulacji. Otóż projekt zawiera przepisy dotyczące sytuacji nieprzyjęcia mandatu karnego przez ukaranego w celu jednoznacznego określenia uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Potrzeba określenia uprawnienia do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie wynika z pojawiających się w orzecznictwie sądowym niejednoznaczności w zakresie oceny posiadania kompetencji oskarżyciela publicznego przez Inspekcję Transportu Drogowego. I w zasadzie powinienem się ograniczyć do
do zaprezentowania regulacji w tym projekcie, ale nie sposób kilka zdań dodać w związku z wypowiedziami panów posłów, w szczególności pana posła Jakiego i pana posła Adamczyka, którzy z dużą dozą ekspresji przekonywali, że system fotoradarowy nie podnosi bezpieczeństwa na polskich drogach. Zatem warto zapytać, jak to się dzieje, że we wszystkich krajach osiąga się ten cel, wskaźniki we wszystkich krajach Europy są odzwierciedlające stan bezpieczeństwa na drogach, są daleko, daleko wyprzedzające wskaźniki bezpieczeństwa na naszych drogach. Jeżeli jestem w stanie zrozumieć pana posła Jakiego ze względu na jego małe doświadczenie parlamentarne, to panie pośle Adamczyk, jeżeli z doświadczenia, bo trochę przeżyliśmy już razem jako użytkownicy dróg, ale także tutaj pracując w Izbie, jeżeli pojawia się zagrożenie na drodze, to w pierwszej kolejności, to jest zasada żelazna, w pierwszej kolejności należy zagrożenie oznakować, później podejmować działania zmierzające do usunięcia tych zagrożeń, także wynikających ze zużycia technicznego dróg, czyli kolejnowania się. Nie można podchodzić do sprawy w taki oto sposób, że to stan techniczny dróg wpływa w zasadniczej mierze na stan bezpieczeństwa, że wpływa stan motoryzacji, czyli pojazdy, a kompletnie Najwyższa Izba Kontroli pomija ten najważniejszy element, czyli człowieka. To błędy człowieka, zamierzone lub nie, w zasadniczej mierze są przyczynami wypadków drogowych. I te działania, które są, czy muszą być podejmowane, są podejmowane i my je wspólnie podejmujemy przez kolejne lata. One muszą być ukierunkowane, zgadzam się, także na infrastrukturę, także na motoryzację, ale w szczególności na człowieka. I trudno naprawdę zrozumieć, dlaczego w tych ocenach człowiek został pominięty. Filozofia jest jedna. Tu się naprawdę nie sposób nie zgodzić z ministrem finansów. Jeżeli chodzi o wpływy z mandatów i grzywien, to one nie mogą zasilać budżetu państwa. One powinny zasilać Krajowy Fundusz Drogowy i powinny być przeznaczone te środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, na urządzenia poprawiające bezpieczeństwo, ale także na budowę dróg, bo jak poprawiamy stan techniczny dróg, to jednoznacznie poprawiamy bezpieczeństwo na polskich drogach. Tutaj będę polemizował z częścią pierwszą i drugą. Z trzecią nie. Żeby nie przedłużać tej debaty, ja mam nadzieję, że no właśnie ta część tej debaty w imieniu klubów będzie okazją także, no do, niestety tak często bywa i pewnie tym razem do fajerwerków politycznych. Wolałbym jednak, aby ta debata miała charakter merytoryczny, bowiem bezpieczeństwo i troska o każdego człowieka, o jego zdrowie, o jego życie nie ma barwy, nie miała i nie ma barwy politycznej i jesteśmy zobowiązani w tej Izbie do w szczególności do pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej wnoszę
o dalsze procedowanie tego projektu i w konsekwencji o jego uchwalenie w kształcie zaprezentowanym w druku 1275. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Adamczyk w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie pośle, zwracam się do pana posła Stanisława Żmijana, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jestem przekonany, że pan nie zrozumiał części mojej wypowiedzi. Być może, że została ona podana w sposób, który kazał ją panu nadinterpretować. Co do wskaźników, co do ilości wypadków, dalej statystyka Komendy Głównej Policji. Wypadkowość w Polsce to nie jakaś nadzwyczajna liczba, bo Niemcy to 304 582 wypadki drogowe w 2009 roku. Polska w tym samym roku 45 072 wypadki drogowe. Problem jest we wskaźnikach. W Niemczech wskaźnik zabitych na 100 wypadków to jest 1,4. W Polsce to jest 10,3. I jeżeli podparłem się grafiką, to jest, jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, to jest grafika sporządzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Panie przewodniczący Stanisławie, ja ufam Najwyższej Izbie Kontroli. Ja niestety przestałem ufać ministrowi Sławomirowi Nowakowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Jaki w trybie sprostowania. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Przykro mi, że pan przewodniczący Żmijan proponuje taką jakąś dyskusję ad personam, ale powiem panu, panie przewodniczący, że mam mniejsze doświadczenia, ale potrafię czytać raporty obiektywne i to mi wystarczy. I uprzejmie pana informuję, że raporty Komisji Europejskiej wskazują jednoznacznie, że poprawa bezpieczeństwa na drogach następuje w wyniku poprawy infrastruktury. Tak się dzieje we wszystkich państwach. Po drugie, te oto raporty wskazują, że fotoradary nie mają żadnego wpływu. Nie mają żadnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pokazywałem panu, wystarczy sięgnąć do liczb i pan zobaczy, że w państwach, które są usiane największą ilością fotoradarów i wystawiają i efektywnie potrafią egzekwować w porównaniu też do polskiego państwa mandaty z tych fotoradarów, w żaden sposób nie wpływa to na zmianę statystyk. A liczby są w tym momencie bezwzględne, panie przewodniczący. I możemy oczywiście przyjąć punkt widzenia pana, że racji nie ma Komisja Europejska, racji nie ma Najwyższa Izba Kontroli, rację ma pan, ale jednak ufam właśnie tym specjalistom z dużo większym doświadczeniem niż pan, jeżeli pan już się do tego odwołuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w łącznej dyskusji pani nad tymi... Pani marszałek, ale to już nie jest czas na polemikę w tym momencie. Za chwilę będzie czas na polemikę, panie pośle. To jest w tej chwili... Przepraszam, nie było tutaj powodu. Pan po się odnosił... Ale odwołał się do mnie. No tak, pani marszałek. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. Otóż, panie pośle Jaki, chciałbym nieśmiało zauważyć, że w Komisji Infrastruktury pracuje czwartą kadencję, więc jeżeli chodzi o ten staż, zasadniczo się różnimy, ale nie w tym rzecz. Do meritum. Panie pośle, gdyby Komisja Europejska i państwa Unii Europejskiej podzielały pana filozofię, to nie byłoby podstawowej filozofii pod nazwą budowy tak zwanych dróg wybaczalnych. Bo wiemy, że człowiek popełnia błędy, także właśnie na drogach. Na drogach w szczególności mają one bardzo daleko idące skutki, jeżeli chodzi o życie i zdrowie ludzi. Polega to na tym, że jeżeli się zdarzy, a zdarzają się właśnie takie rzeczy, jeżeli się zdarzy wypadek, to rzecz w tym, żeby z takiej sytuacji, żeby tak drogi były uzbrojone w takie urządzenia, żeby prowadzący pojazd, każdy uczestnik ruchu wychodził bez szwanku albo jak najmniejszym narażeniem swojego zdrowia, nie mówiąc już o życiu. Taka jest filozofia dzisiaj budowania
dróg. I chciałbym, żebyśmy, jeżeli chodzi o podstawowe kwestie, w tej sprawie po prostu nie polemizowali. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.